są nikczemnymi seryjnymi zabójcami. Ten seryjny zabójca zabił najwięcej osób w historii Ameryki. Zwykły chłopak zabija zwykłą dziewczynę. Co ich do tego skłoniło? Ciała ofiar były rozcięte, ich narządy wewnętrzne usunięto. Czy to ich natura? Jej ojciec był przestępcą seksualnym. Ten facet był obłąkany. Czy wychowanie? Jej ojciec łamał matce palce, jeden po drugim, w obecności dzieci. Urodzeni, by zabijać. John Wayne Gacy, seryjny zabójca, który oszukał nawet najbliższych. To bardzo ambitny, pracowity człowiek. Byłem zdumiony. Filar społeczeństwa z potworną tajemnicą. Włożył śrubokręt w szczelinę. Wtedy podłoga się podniosła. Był jednym z najaktywniejszych seryjnych zabójców. Na pytanie dlaczego odpowiedział, żeby mnie nie wydali. To i tak były ludzkie śmieci. Czy John Wayne Gacy został tak wychowany, czy urodził się, by zabijać? Chicago, Illinois. John Wayne Gacy, rocznik 42, urodził się w Chicago jako jedyny syn Marion i Johna Gacy'ego seniora. Ojciec Johna Gacy'ego był pracownikiem fizycznym, matka farmaceutką. Gacy senior pił, ale pracował. Był tak zwanym funkcjonującym alkoholikiem. Wiem, że ojciec maltretował fizycznie Gacy'ego. Nie miał dla niego czasu i często był pijany. Gacy senior maltretował również matkę Johna. Prawdę mówiąc, między rodzicami dochodziło do bójek, których świadkiem był Gacy. To zrozumiałe, że takie rzeczy wywierają wpływ na rozwój i postrzeganie świata przez taką osobę. Młody John był blisko związany z matką, ale otyły i niewysportowany syn sprawił ojcu zawód, czego ten nie ukrywał. Jego ojciec wracał do domu i schodził do warsztatu w piwnicy, nie kontaktując się z rodziną. Jeśli chodzi o Johna, uważał, że syn powinien osiągnąć więcej niż on, zostać biznesmenem i osobą podziwianą przez społeczeństwo. Ojciec stale nazywał Gacy'ego głupkiem, mamin synkiem i mięczakiem. Ojciec często mówił mu, że jest nieudacznikiem i zerem. To oczywiste, jak takie maltretowanie słowne i emocjonalne może wpłynąć na dorastającego chłopca. Nastoletni John uskarżał się na problemy ze zdrowiem. Jego bóle i zawroty głowy czy omdlenia były dla ojca dowodem słabości syna. Uważał, że niczym się nie wyróżnia i nie odniesie sukcesu. Jako uczeń Gacy również miał problemy. Chodził do kilku szkół średnich. Ku rozczarowaniu ojca był słabym uczniem. Prawdopodobnie przyczyną jego niepowodzeń były ADHD i problemy z koncentracją. Pomimo niepowodzeń Gacy miał opinię bufona.
Opowiadał zmyślone historie i zawsze potrafił się wytłumaczyć. Gdy miał 11 lat, huśtawka uderzyła go w głowę, czego skutkiem były omdlenia. Ojciec uważał, że udaje. W wieku 16 lat zaczął brać leki na serce. Uważano, że Gacy był słabszy od rówieśników. Potrafił tłumaczyć swoje niepowodzenia. Podstawową rolę odgrywał fakt, że John Wayne Gacy był bardzo dobry w fabrykowaniu usprawiedliwień i wymówek, dlaczego zawiódł. 20-letni Gacy nie miał żadnych kwalifikacji, gdy opuścił Chicago. Pojechał do Las Vegas, gdzie znalazł pracę sprzątacza w kostnicy. Zaczął samodzielną egzystencję. To, że przestał żyć w cieniu rodziny, a szczególnie ojca, sprawiło mu ulgę. Sprzątanie nie było prestiżowym zajęciem, ale sam zdobył tę pracę i potrafił ją utrzymać. Praca była niskopłatna i podrzędna. Gacy często przebywał tylko ze zmarłymi. Wielu seryjnych zabójców ma różne doświadczenia, jeżeli chodzi o kontakt ze zwłokami. W przypadku Gacy'ego to była praca w charakterze dozorcy w kostnicy. Miał możliwość oswojenia się ze zmarłymi. To oswojenie likwidowało tabu, jakim jest przebywanie ze zwłokami. Nowe życie Gacy'ego w Las Vegas nie trwało długo. Po 3 miesiącach wrócił do Chicago. Tam zapisał się do szkoły handlowej i po raz pierwszy odniósł sukces. Zawsze był wygadany i wkrótce odkrył, że ma handlową żyłkę. Gacy nagle zdał sobie sprawę, że znalazł coś, co zapewnia mu szacunek, pozwala wysoko trzymać głowę i czyni równym, a nawet lepszym od innych ludzi. Miał 21 lat, gdy dzięki talentom handlowym został kierownikiem sklepu. Odkrył, że jego zdolności aktorskie, urok, rozbrajające zachowanie i zimna obojętność, typowe dla większości psychopatów, działają na jego korzyść. Wiedział, że jego sukces i kariera mogą spełnić oczekiwania ojca. Waterloo, Iowa. We wrześniu 1964 roku Gacy ożenił się z koleżanką z pracy Marlene Myers. Teść uznał, że ambitny zięć dobrze się zapowiada i mianował go kierownikiem 3 restauracji typu fast food. John i Marlene zamieszkali w Waterloo i mieli 2 dzieci. Gacy był teraz ojcem rodziny, wschodzącą gwiazdą lokalnego biznesu i lubianym członkiem społeczności. Pozornie wiódł życie jak z bajki. Gacy był wzorem do naśladowania, przykładem biznesmena, który uczestniczy w życiu politycznym i handlowym i jest wybitnym obywatelem miasteczka. Jednakże dla niego nie miało to znaczenia, inaczej nie zacząłby robić tego, co zdominowało resztę jego życia. To, kim stał się John Gacy, zaszokowało jego sąsiadów. Po nieciekawym dzieciństwie John Wayne Gacy stał się mężem, ojcem 2 dzieci i kierownikiem sieci fast foodów. Jego rodzina wydawała się idealna. Ale za tą fasadą Gacy zamieszkał w świecie niezgodnym z pruderyjnym wizerunkiem przedmieścia na środkowym zachodzie.
Zaczął napastować seksualnie nastolatków. Kilku z nich groził, ale z tego, co nam wiadomo, wtedy jeszcze żadnego nie zranił ani nie zabił. W 1967 roku Gacy zwabił 16-letniego Johna Talleroya do swojego domu. Oglądali filmy pornograficzne, pili i grali w bilard. Nagle Gacy rzucił Talleroya na łóżko, grożąc mu nożem. Skuł go i zaczął dusić. W przypadku Johna Talleroya Gacy zachował się typowo. Upił go, pokazywał filmy pornograficzne, a potem nagle się zmienił. Użył siły i gruźb, a w tej konkretnej sytuacji noża, żeby go skuć i skłonić do uległości. Potem zmusił go do sadystycznego seksu. Stosował tortury, drwiny, duszenie i groźby. Takie osoby jak Talleroy z reguły tego nie zgłaszają. Jednakże Talleroy zgłosił się na policję, a po nim inni chłopcy. Gacy'ego aresztowano. Ten ojciec rodziny i świetlany obywatel został oskarżony o homoseksualizm i skazany na 10 lat więzienia. Więzienie stanowe Vanemosa. Więzienie jest otoczone murem. Na wieżach stoją strażnicy, a poruszanie się jest ograniczone. Współwięzień Ray Cornell zaprzyjaźnił się z Gacym. To było ciężkie więzienie. Było też niebezpieczne. Dochodziło tam do zabójstw. Gdy odsiadywałem 2-letni wyrok, byłem przynajmniej raz świadkiem, gdy kogoś zabito nożem. To nie było sympatyczne miejsce. Gacy jako przestępca seksualny powinien być na czele więziennej czarnej listy. John mówił wszystkim, że siedzi za pokazywanie pornograficznych filmów nastolatkom. Był bardzo ostrożny i nigdy nie ujawnił faktu, że skazano go za molestowanie lub usiłowanie molestowania nieletnich. Zataiwszy prawdę, Gacy wykazywał się taką samą ambicją jak na wolności. Znów chciał zostać filarem społeczności, choć tym razem całkiem innej. Richard Snavely był psychologiem więziennym, gdy poznał więźnia Gacy'ego. Nosił niewielką plakietkę przypominającą identyfikator pracowniczy z napisem „Pierwszy kucharz”. Cieszysz się tu autorytetem. Jakie masz stanowisko? Jestem pierwszym kucharzem. Przygotowuję śniadania i kolacje. Jak długo tu jesteś? Rok i 2 tygodnie. Gacy wkradł się w łaski systemu. Był dorosłym, odpowiedzialnym człowiekiem, starszym od innych więźniów. Chciał zdobyć pozycję i to mu się udało. Ale Ray Cornell poznał inne oblicze Gacy'ego podczas spotkania z jawnym homoseksualistą znanym jako Mr. Connect. Mr. Connect grał z kolegami w koszykówkę na dolnym podwórku. Upadła im piłka i potoczyła się w stronę Johna. John podniósł ją i odrzucił tak daleko, jak potrafił. Connect zawołał bez zastanowienia: pudłujesz, pudłujesz, teraz mnie pocałujesz. John pobiegł za nim. Przez sekundę widziałem to, co musiały widzieć jego umierające ofiary, ponieważ miał szczery zamiar dopaść Connecta i go zranić albo zabić. Zobaczyłem potwora. W Boże Narodzenie 1969 roku Gacy otrzymał wiadomość.
Graliśmy w karty na dolnym podwórku. Przyszedł strażnik i zabrał Johna do biura ochrony. Jego ojciec zmarł na marskość wątroby. Gacy'emu nie pozwolono pojechać na pogrzeb. Gdy go zobaczyłem następnego rana na korytarzu, był wrakiem. Prosił o pozwolenie na odwiedziny u ojca. Przypuszczam, że chciał się z nim pojednać. Musiało mu być ciężko, gdy ojciec zmarł, ponieważ nie mógł już naprawić wzajemnych relacji. Bez względu na wiek, ludzie zawsze pragną akceptacji rodziców. Opowiadał o ojcu przez kilka dni. Mówił także, jak bardzo czuje się zraniony, ponieważ nie będzie mógł pojechać do Chicago na pogrzeb. Ale w 70 roku wzorowe zachowanie opłaciło się Gacy'emu. Jak długo zamierzasz tu zostać? Mam nadzieję, że wyjdę w maju. Interesującym aspektem pobytu Gacy'ego w więzieniu na skutek oskarżenia o homoseksualizm jest to, że został bardzo szybko zwolniony. Miał odsiedzieć 10 lat, wyszedł po 18 miesiącach. Przekonał władzę, że jego zachowanie się nie powtórzy. W ciągu 18 miesięcy znalazł się na szczycie więziennej hierarchii, mimo że był przestępcą seksualnym i powinien znaleźć się na samym dole. Tu uwidaczniają się zdolności Gacy'ego, które leżały u podłoża jego zachowania przez długi czas. Dzięki nim potrafił zdobyć zaufanie. Ludzie uważali go za odpowiedzialnego i wiarygodnego. Oczywiście w końcu nadużył tej odpowiedzialności i zaufania. W roku 70 Gacy był już po rozwodzie. Wrócił do Chicago i zamieszkał na spokojnym przedmieściu Norwood. Zostawiając swą przeszłość w Iowa, znów chciał być ważnym i szanowanym filarem lokalnej społeczności. Ożenił się z rozwódką Carol Hoff, która wprowadziła się do jego domu z dwojgiem dzieci. Gacy był osobą o nieugiętym duchu. Naprawdę sądził, że jest niezniszczalny i że znów się podniesie. Małżeństwo było kolejnym strategicznym planem. Nie chodziło mu o małżeńskie pożycie. To było wyrachowanie. Podobnie jak w Iowa, wizerunek idealnego sąsiada był fasadą. W roku 71 policja z Chicago oskarżyła go o nieobyczajne zachowanie. Pewien nastolatek zeznał, że Gacy zmusił go do seksu. Oskarżenie upadło, gdy chłopiec nie pojawił się w sądzie. W 72 roku Gacy został oskarżony o pobicie. Młody człowiek zeznał, że Gacy, udając szeryfa, zmusił go do seksu oralnego. Sprawa nigdy nie trafiła do sądu. Timothy Jack McCoy miał 15 lat, gdy w 72 roku Gacy zabrał go z przystanku autobusowego. Spędzili razem noc, a potem Gacy go zabił. Później twierdził, że to był wypadek i że działał w samoobronie. Wielu przestępców popełnia morderstwo w pewnych okolicznościach i w pewnym okresie życia, ale przeważająca większość jest przytłoczona w sensie psychologicznym faktem odebrania komuś życia i nie chcą już tego powtórzyć. Wiedzą, jak to przeżycie jest trudne nie tylko dla ofiar i ich rodzin, ale również dla nich samych. Niestety, niewielka grupa morderców kontynuuje ten proceder, ponieważ uważają takie działania za instynktowne, ważne, podniecające i seksowne. Gacy poznał już smak pierwszego zabójstwa. Do ostatniego było jeszcze daleko.
W roku 70 po odsiadce za molestowanie nastolatków John Wayne Gacy znów się ożenił i zaczął budować nowe życie w Chicago. Ale wizerunek kochającej się rodziny i dobrego sąsiada był fałszywy. W 72 roku uprawiał seks z 15-letnim Timothym McCoyem, a potem go zabił. Nie został za to aresztowany. Wszyscy uznali, że nastolatek zaginął, a dla lokalnej społeczności Gacy był nadal idealnym sąsiadem z przedmieścia. Sąsiedzi go lubili, był bardzo życzliwy. Wydawał przyjęcia na 100-200 osób. Gacy zabawiał gości w przebraniu klauna, wykonując magiczne sztuczki. Gacy był człowiekiem, którego chciało się mieć w swojej społeczności. Działał w izbie handlowej wspierającej młodych ludzi oraz jako wolontariusz na rzecz swojej partii. Był powszechnie szanowany przez lokalne środowisko. W 1974 roku Gacy założył firmę budowlaną. Zatrudniał wielu młodych ludzi. Jego charyzma i brawura gwarantowały, że nie zabraknie mu pracowników. Chłopcy wiedzieli, kim jest John Wayne Gacy. To było liczące się nazwisko w mieście. Miał duży samochód, miał pieniądze. Wszyscy wiedzieli, że jest bogaty. Miał wielką firmę. Gdy podchodził do 14, 15, 16-latków, którzy pracowali za minimalne wynagrodzenie, a on proponował im dwa razy więcej, skwapliwie korzystali z tej szansy. Szlachetny wizerunek Gacy'ego jako świetnego biznesmena i dobroczyńcy maskował motywy, dla których zatrudniał młodych mężczyzn. To ciekawe, że ludziom utrwalił się hollywoodzki wizerunek seryjnego mordercy, strasznego człowieka, który wyskakuje z krzaków, atakuje i zabija. W istocie seryjni zabójcy to przeważnie ludzie uspołecznieni, mający odpowiedzialną pracę i stanowiący filary społeczeństwa. A Gacy urzeczywistniał swoje fantazje dotyczące bycia takim filarem. Mamy zatem kogoś, kto realizuje marzenia o normalności, choć wiemy, że jest także ukrytym homoseksualistą, uprawiającym seks z młodymi mężczyznami, których jest w stanie do tego namówić, być może ze względu na swój status. On kupuje te seksualne usługi. W połowie lat 70. żona Gacy'ego zaczęła skarżyć się na zmianę jego zachowania. Przestał z nią współżyć, w domu miał pełno homoseksualnej pornografii. Rozwiodła się z nim i wyprowadziła. Gacy zaczął krążyć po ulicach Chicago, podrywając młodych mężczyzn z dzielnic gejowskich, znanych miejsc spotkań gejów i rejonów, gdzie zbierali się bezdomni. Gacy robił to, obsadziwszy się w roli fałszywego policjanta. Miał krótkofalówkę i często posługiwał się odznaką. Te przedmioty wyglądały jak policyjne akcesoria. Wybierał ich, jeżdżąc samochodem ze światłami, jakich używa policja. Zachowywał się jak policjant i zatrzymywał ludzi. Potem zabierał bezdomnych do domu i torturował. W 76 roku zaczęli znikać chłopcy. Niektórzy byli prostytutkami, inni uciekli z domu, a jeszcze inni pracowali w firmie Gacy'ego.
Zwabiając swoje ofiary, Gacy stosował te same metody, jak podczas zatrudniania ludzi w swojej firmie. Zabawiał ich rozmową, potrafił ich oczarować, a potem szybko wciągał w pułapkę, z której nie mieli wyjścia. Gdy czuł, że ma nad nimi całkowitą władzę, zmieniał się. W mgnieniu oka stawał się władczym, przerażającym, dręczącym ich potworem. Podawał im narkotyki, skuwał kajdankami, wielokrotnie gwałcił, torturował, a później dusił. Zawsze wybierał atrakcyjnych chłopców, których sam nie przypominał, ale nie odnosił się do nich jak do ludzi. Traktował ich jak przedmioty. Im bardziej stawali się dla niego przedmiotami, tym straszniejszym i wymyślniejszym torturom ich poddawał. Zaliczyłbym Gacy'ego do kategorii hedonistycznych seryjnych zabójców. Zabijanie podnieca go seksualnie, szczególnie gdy przedtem dusi i gwałci ofiary. W środowisku gejowskim zaczęły krążyć pogłoski o niebezpiecznym, potężnym mężczyźnie lubiącym sadystyczny seks. Choć znikało coraz więcej młodych mężczyzn, uważano, że wyjechali z miasta lub uciekli. Nie odnaleziono żadnych zwłok, więc traktowano ich jako kolejnych z tysięcy innych zaginionych. Policja nazywała tych chłopców szumowinami. Ta nazwa oznaczała, że nie są tak ważni jak dzieciaki z normalnych rodzin, więc nie trzeba im poświęcać zbytniej uwagi. Chodziło również o ich orientację seksualną. Policja nie przejmowała się przemocą w środowisku gejowskim. Policja nie reagowała na wieści o sadystycznym zachowaniu Gacy'ego. W marcu 1978 roku Gacy zwabił do samochodu Jeffreya Rignala pod pozorem wypalenia jointa. Uśpił go chloroformem, zawiózł do domu w Norwood i poddał długim, seksualnym torturom. Po drugim uśpieniu Rignal przebudził się pod pomnikiem w Lincoln Park. Zgłosił się na policję, ale Gacy pozostał na wolności. Gacy uniknął śledztwa i oskarżenia ze względu na wizerunek szanowanego obywatela, jaki sfabrykował na użytek społeczeństwa. Wiedział, że nie zagrażają mu oskarżenia młodych mężczyzn, których nikt nie szanował. Wiedział również, że trudno będzie oskarżyć go o homoseksualizm i zadawanie tortur. To było nie do pomyślenia z uwagi na jego pozycję. Ale John Wayne Gacy miał popełnić fatalny błąd. Kiedy Gacy przestał szukać ofiar wśród bezdomnych gejów ze społecznego marginesu i wybrał Roberta Pista, typowego amerykańskiego ucznia szkoły średniej, chłopca z dobrej rodziny, która zgłosiła jego zaginięcie i miała wgląd w śledztwo, ten wybór doprowadził do odkrycia jego tajemnicy. Piętnastoletni Robert Pist był typowym amerykańskim chłopcem, lubianym przez rówieśników i kochanym przez rodzinę. 11 grudnia 1978 roku pracował w aptece, zarabiając w ten sposób na studia. Wieczorem miało się odbyć przyjęcie urodzinowe jego matki.
Gdy matka przyjechała po niego o 21:00, poprosił, żeby chwilę zaczekała. Wyszedł na parking, żeby porozmawiać z mężczyzną, który proponował mu pracę na budowie. Już nie wrócił. Detektyw Joseph Kołzenzek dostał raport o jego zaginięciu. Tu pracował Robert. Przyjechała po niego matka. Chłopiec powiedział, żeby zaczekała, bo chce z kimś porozmawiać o pracy na lato. Chłopiec wyszedł i nikt go już więcej nie widział. Właściciel apteki powiedział, że zatrudnił człowieka, który wykonał dla niego prace remontowe. Podał nam numer jego telefonu. Na tej podstawie ustaliliśmy nazwisko i adres. Wtedy pierwszy raz usłyszeliśmy o Johnie Wayne Gacym. Detektywi pojechali do domu biznesmena. Mieli nadzieję zastać tam chłopca całego i zdrowego. Drzwi wejściowe do domu Gacy'ego miały szybę. Część frontowa domu była ciemna, ale świeciła się stojąca naprzeciwko latarnia uliczna. Gdy pukałem do drzwi, w świetle odbitym w oknie zobaczyłem czyjąś twarz. Potem ta twarz zniknęła w ciemności. Gdy obchodziliśmy dom, zobaczyliśmy przez okno Gacy'ego. Siedział na krześle, oglądał telewizję i pił piwo. Gdy weszliśmy do środka, atmosfera zrobiła się nieprzyjemna. Gacy był agresywny, nie chciał współpracować i wyglądał na zdenerwowanego. Przekonani, że Gacy wie więcej niż mówi, detektywi przeprowadzili rewizję. Pod domem znaleźli ukryte pomieszczenie. W schowku znajdowały się ukryte drzwi prowadzące do niskiego korytarza. Zauważył je jeden z detektywów. Włożył śrubokręt w szczelinę w podłodze, podważył ją, podłoga się podniosła i zobaczyliśmy korytarz. Wszedłem tam z latarką. Wszystko było solidne, suche, żadnych śladów. Roberta nie znaleziono. Policja zaczęła obserwować Gacy'ego. Gdy zaczęliśmy go obserwować, początkowo mówił znajomym, że jesteśmy agentami FBI albo ochroniarzami. W końcu zaczął się załamywać psychicznie, ponieważ nie potrafił już codziennie ukrywać się za fasadą porządnego człowieka i biznesmena. Ilekroć wychodził z domu, radiowóz czekał, żeby pojechać za nim. Choć policjanci nie odkryli w domu żadnych zwłok, znaleźli rzeczy osobiste, które wyglądały na kolekcję trofeów. Sprawdziliśmy raporty o zaginięciach, bazując na przedmiotach, które znaleźliśmy podczas pierwszej rewizji. Zidentyfikowaliśmy te przedmioty jako należące do zaginionych mężczyzn, którzy byli dawnymi pracownikami Gacy'ego. Detektywi postanowili rozkopać korytarz pod domem Gacy'ego. Prokurator Robert Egan przyjechał tam jako jeden z pierwszych. Znaleźliśmy pierwsze zwłoki.
Wszyscy stali wokoło i czekali, aż zostaną wyciągnięte. W korytarzu było mnóstwo wody. Prawdę mówiąc, te zwłoki trzeba było wyciągać z wody. Technik sięgnął w dół i wyciągnął klatkę piersiową. Włożyliśmy ją do worka. Gdy zamykaliśmy worek, technik sięgnął znów do wody i krzyknął do nas. Wszyscy się odwrócili, a on powiedział: znalazłem jeszcze jedną klatkę piersiową. To odkrycie uczyniło ze skromnego podmiejskiego domu jeden z najbardziej haniebnych domów w historii Ameryki. Chicago, Illinois. W 1978 roku poszukiwania Roberta Pista zaprowadziły detektywów do domu Johna Gacy'ego, biznesmena i filara miejscowej społeczności. W ukrytym korytarzu pod domem znaleźli rozłożone zwłoki, ale to był dopiero początek. Technik sięgnął znów do wody i krzyknął: znalazłem jeszcze jedną klatkę piersiową. Drugie zwłoki były zaledwie czubkiem góry lodowej. Policja znalazła ich znacznie więcej. Gacy trzymał ciała ofiar pod podłogą. To idealny sposób, żeby pamiętać, gdzie są. To również idealny sposób kontrolowania ofiar nawet po ich śmierci. Na posesji Gacy'ego znaleziono 29 ciał młodych mężczyzn, z czego 27 w korytarzu pod podłogą. Gacy został aresztowany i złożył zeznanie. Przyznał się do uduszenia wszystkich ofiar poza pierwszą. Gwałcił je i dusił opaską uciskową. Nazywał to sztuczką z użyciem liny. Zeznał, że niektóre ofiary umierały w konwulsjach przez godzinę lub dwie. Gdy rozpoczęliśmy śledztwo, sąsiedzi osłupieli. Większość twierdziła: John nikogo by nie skrzywdził. Mój syn bawił się u niego w domu, urządzał dla nas przyjęcia. To dobry człowiek, dobry biznesmen. Sąsiedzi byli w szoku. Osłupiałem. To był bardzo ambitny, pracowity człowiek. Facet, który szanował zasady i wartości społeczne typowe dla Amerykanina z klasy średniej. Nie spodziewałem się czegoś takiego. Gdy się dowiedziałem, byłem w szoku. Wśród ofiar nie było Roberta Pista. Jego zwłoki znaleziono w kwietniu 79 roku. Został zabity w dniu uprowadzenia. Pod domem nie było już miejsca. Gacy wrzucił jego ciało do rzeki Des Plaines. Trzech innych chłopców podzieliło jego los. Lutego 80 roku Gacy stanął przed sądem za zamordowanie 33 mężczyzn. Obrona utrzymywała, że był niepoczytalny, ponieważ nie kontrolował swojego postępowania. Pewnie, że nie kontrolował, bo zabił 33 mężczyzn. Ale ten wniosek nie utrzymał się w sądzie. Prokurator William Kankel był pewien, że dowiedzie, iż Gacy był poczytalny i świadomy swoich przestępstw. Podkreślał na czerwono ustępy w Biblii i jako katolik zdawał sobie sprawę ze swojej winy.
Podkreślił takie zdanie: bluźniercy i zwyrodnialcy nie dostąpią Królestwa Niebieskiego. Miał kodeks karny stanu Illinois, w którym zaznaczył ustawę o przestępcach seksualnych. Dokładnie wiedział, co robi, i znał nawet konsekwencje takiego postępowania. Nigdy nie okazał wyrzutów sumienia, współczucia czy emocji. Psychiatra nazwałby to spłyceniem emocjonalnym. Był bardzo narcystyczny, dokładnie taki. Marca 80 roku Gacy został uznany za winnego i skazany na 12 kar śmierci i 21 kar dożywocia. Zapytany, dlaczego to robił, odpowiedział: z różnych powodów. W przypadku kilku dzieciaków bałem się, że mnie wydadzą. Inni grozili, że na mnie doniosą, więc musiałem ich zabić. Dodał jeszcze, że wszyscy byli ludzkimi śmieciami. To były jego powody. 10 maja 1994 roku, po 14 latach w celi śmierci, Gacy został stracony przez podanie śmiertelnego zastrzyku. Gacy to seryjny zabójca, ale co sprawiło, że zabił 33 młodych mężczyzn? Czy katalizatorem były lekceważenie i maltretowanie w dzieciństwie? Albo skrzep w mózgu po uderzeniu huśtawką? A może Gacy urodził się, żeby zabijać? Moim zdaniem nic w przeszłości Gacy'ego nie wskazuje, że był urodzonym mordercą. Współczuję mu jedynie dlatego, że homofobia jako zjawisko kulturowe jest bardzo trudna do zwalczenia. Jako gej, Gacy wiedział, że trudno być otwartym w sprawach własnej orientacji seksualnej. I choć nie możemy uwolnić go od odpowiedzialności za przestępstwa, których się dopuścił, powinniśmy zbadać kultury, które uważają, iż jedna płeć ma przewagę nad drugą, a także, że jedna orientacja seksualna ma przewagę nad inną. Nie miał sumienia ani uczuć wobec innych ludzi. Był bezwzględny, zimny i wyrachowany. Uważam, że nie można zmienić ludzi urodzonych z takim deficytem. Nie możemy nauczyć kogoś, jak rozwijać sumienie, jeżeli go nie posiada. Wyobraź sobie, że ty nie masz sumienia. Pewne rzeczy uchodzą ci na sucho, a ty nie czujesz się z tym źle. To sumienie sprawia, że postępujemy właściwie, bo inaczej czulibyśmy się źle. Pomyśl, co mógłbyś zrobić, gdyby nagle ci go zabrakło. Psycholog sądowy dr Helen Morrison spędziła 600 godzin z Gacym. Rodzina obiecała, że po jego śmierci będzie mogła zbadać jego mózg. Nie stwierdziła żadnych zaburzeń. Dla niego ci mężczyźni i chłopcy byli robactwem. Musieli zginąć tylko dlatego, że trzeba było się ich pozbyć. "99% seryjnych zabójców to mężczyźni. Tak jest na całym świecie. We wszystkich kulturach, grupach społeczno-ekonomicznych, grupach religijnych i we wszystkich zakątkach świata. Są tak podobni, jakby wyszli spod sztancy. Są dokładnie tacy sami, więc musimy założyć, że w grę wchodzą geny i jakaś mutacja. John Gacy urodził się, by zabijać.
Wersja polska Toja Studios. Tekst Anna Dwilewicz. Czytał Stanisław Kwaśniak.